Cześć moi drodzy, witam was serdecznie w kolejnym odcinku. Dzisiaj będziemy rozmawiali na kolejny ważny temat, nowy odcinek, podkreślam. Jeszcze takiego odcinka nie było, dotyczącego chorób drobiu. Ale dzisiaj, jak ostatnio skopialiśmy się na skokach u drobiu, czyli nogach, tak dzisiaj porozmawiamy o dziobie. Jak to jest, słuchajcie, z tym dziobem? Czy po dziobie można mniej więcej stwierdzić, jakie choroby ma kura? Jak później dalej to leczyć, jeżeli dojdziemy do tego, jaka to choroba, no i jak sobie już dalej z tym radzić. Także zapraszam do oglądania. Gdyby się pojawiły jakieś pytania, oczywiście pytajcie w komentarzu, zostawcie łapeczkę w górę i subskrypcję i zaczynajmy. Moi drodzy, jeżeli chodzi o dziób u drobiu, to powinniśmy zacząć od zakupu kur. W momencie, kiedy kupujemy kurki, bardzo ważne jest to, żebyśmy pamiętali również o sprawdzeniu dzioba. Czym się charakteryzuje ten dziób i jak powinniśmy na niego zwracać uwagę? Więc tak, jeżeli chodzi o dziób u drobiu, to bardzo ważna rzecz. Dziób nie może być za bardzo postrzępiony, z drugiej strony nie może być za bardzo ścięty. Po prostu musi być normalnych kształtów. Co to znaczy normalnych kształtów? Tak jak tu widzicie u kur, zaraz wam to przybliżę, postaram się pokazać. Czy nawet jakbyście sobie w Google wpisali, większość kur powinna mieć normalny dziób. Jeżeli ten dziób jest postrzępiony, o, tu jest normalny dziób u drobiu. Jest delikatnie na końcu zaokrąglony, taki szpiczasty i wszystkie kury, bez względu, słuchajcie, na to, jaka to będzie rasa drobiu, czy to będą kury ogólnoużytkowe, czy to będą kury ozdobne, czy kury brojlery, 99% ras drobiu właśnie będzie miało kształt takiego, dziób powinien mieć taki kształt. Jak to dalej wygląda z kolorem? I co ważne, jeżeli kupujecie kury i widzicie, że ten dziób nie wygląda tak, jak ja tutaj wam pokazuję, to już niech wam się zapali lampka, bo mogą być to problemy, do których przejdziemy dalej. Natomiast, jak to dalej wygląda z kolorem? Kolor dzioba też trochę zależy od rasy. Generalnie raczej on będzie taki delikatnie biały albo szarawy i to jest wszystko ok. Zdarzyć się może, że ten dziób będzie czarny, może to oznaczać różne choroby. Ale generalnie, jeżeli dziób jest postrzępiony, słuchajcie, czy ścięty, może być ścięty mechanicznie, specjalnie hodowca mógł ściąć, ponieważ jeżeli kury są hodowane na przykład w chowie klatkowym i jest ich dużo na metrze kwadratowym lub w ogóle są zamknięte w klatkach, po prostu się dziobią. Mogą się dziobać nawet aż do, niestety, upadków, więc robi się tak, że dziób się kurkom skraca, żeby one nie mogły siebie ranić w żaden sposób. Natomiast, jeżeli widzicie, że ten dziób jest postrzępiony, ktoś się deklaruje, że kury były w normalnych, powiedzmy, nazwijmy to normalnych warunkach trzymane, to też niech wam się zapali lampka, może być to na przykład problem z tym, że kury dostają mało wapnia, mało białka i po prostu łamie im się dziób, łamią im się nogi. Różnie z tym bywa, naprawdę wierzcie mi, że takie sytuacje też się zdarzają i lepiej tego nie bagatelizować. Nie są to częste przypadki, ale mimo wszystko warto to sprawdzić, jeżeli będziecie wiedzieli o tym, jak to zweryfikować i jak wygląda zdrowy dziób u drobiu, to będzie wam dużo łatwiej. Podobnie jest z kogutem, więc tutaj nie będę teraz tego odnosił do koguta, możecie sobie sami to mniej więcej przyrównać. Kolejna kwestia, jeżeli chodzi o drób. Jeżeli, słuchajcie, mamy kurki i już kupiliśmy te kury, to jakie problemy może zwiastować nam właśnie dziwny kształt dzioba? Otóż dużo różnych chorób. Po pierwsze może być to od początku osłabienie, czyli może również temu towarzyszyć katar, kaszel lub kichanie u drobiu, szczególnie zimą, latem rzadko się to zdarza. Po drugie, jeżeli te objawy są zaawansowane, o czym mówiłem ostatnio w odcinku, czyli kury już nie reagują na zmysły, nie jedzą, może być za późno na uratowanie, ale generalnie takie kurki, jak wiecie z moich odcinków, trzeba odseparować, zapewnić odpowiednie warunki, żeby po prostu były one, żeby one się wyleczyły. Jeżeli one się nie wyleczą, dzwonimy do weterynarza i wtedy pewnie będzie antybiotyk. Ale żeby tego uniknąć, tak jak zawsze wam mówię, już nie będę się powtarzał, ale to ważne, żeby raz na parę dni po prostu do kurnika wejść, sprawdzić, jak kury się czują, obserwować je, żeby uniknąć właśnie dużych problemów w hodowli. Bo też na przykładzie podam wam, kiedyś jeden z hodowców wszedł do kurnika, nie sprawdzał, wszedł do kurnika, wszystkie kury padły, nie wiedział dlaczego. No też dlatego, że nie sprawdzał, mógł być jakiś wirus, coś się mogło wdać, jakaś choroba do tego kurnika, ale generalnie warto jest to wcześniej sprawdzić. Także wracając do tematu dziobów u drobiu.
Pamiętajmy, co bardzo ważne, żeby ten dziób mimo wszystko sprawdzać. To nie jest, słuchajcie, błahostka. Warto na to zwrócić uwagę. Dlatego preferowany jest pokarm dla drobiu, który nie będzie składał się z samych zbóż, ale również z warzyw, również z zielonki, ponieważ one dostarczają dużo witamin. Pamiętajcie też, że kury nie są wegetarianami i niestety, albo stety, nie jedzą tylko i wyłącznie zielonki. Również trzeba im dawać pokarmy mięsne, a jeżeli nie dajemy pokarmów mięsnych, to istotne jest to, żebyśmy podawali również na przykład pokarmy roślinne, takie jak zboża, które mają dużo białka, sporo włókna, jeszcze w zależności od zboża, to też pomaga. Dlatego ważne jest to, żebyśmy jako hodowcy o tym pamiętali. Kolejna rzecz. Może temu, słuchajcie, towarzyszyć biegunka. Jeżeli kury są osłabione, również ten dziób może być w jakiś sposób łamliwy. To też nie będzie tak, że ten dziób będą miały, jak nie wiem, kury będą przeziębione, to pół hodowli taka będzie. No nie, może się to zdarzyć u jednej, dwóch, może trzech sztuk, jeżeli kury są bardziej osłabione. Może taka sytuacja mieć miejsce. Generalnie warto na to zwracać uwagę, jest to taki tip ode mnie, taka ciekawostka, żeby po prostu było Wam łatwiej pewne sytuacje rozróżniać. Pomoże Wam to i przy zakupie kur, żeby kupić kurę zdrową, i przy dalszym odchowaniu. Oczywiście, co ważne, czy może ten dziób wrócić na swoje miejsce? No nie, moi drodzy. Jeżeli on już jest ścięty maksymalnie, prawie że, albo po prostu no, jest bardzo pokruszony, trudny będzie w odbudowaniu. On się tak nie zrasta. To też musimy o tym pamiętać. No ale to tylko kwestie estetyczne. Kura sobie jako tako poradzi. Grunt, żeby ten dziób w ogóle jeszcze chociaż trochę był zachowany, żeby mogła sobie normalnie dziobać. Teraz jeszcze ważna rzecz, bo zaraz zapomnę, a musicie o tym wiedzieć, powinniście jako hodowcy, jeżeli chodzi o dalsze odchowanie tego drobiu. Jeżeli mamy te kurki, słuchajcie, i teraz jak rozróżnić? Ponieważ kury, które są starsze, podobnie jak w przypadku ostatniego odcinka, gdzie nagrywałem o skokach, czyli o nogach u drobiu, mówiłem Wam, że skoki, czyli te nogi u drobiu, zresztą polecam odcinek, jak ktoś nie widział, w zależności od wieku kury mogą być grubsze lub chudsze. I tak samo tutaj. Ten dziób może być delikatnie postrzępiony, nawet ze względu na to, że kurka jest starsza i po prostu jest wypracowany. Może być grubszy. Zauważycie to. U kurki młodej, tu jest akurat kogutek, ale u kurki młodej, jak nie widzicie tu u mnie na nagraniu, to możecie sobie każde inne nagranie odpalić, na pewno to zauważycie, jak wygląda dziób u kury młodej, a u kury starej. Żebyście to wiedzieli, że potem jak będziecie kupować kurki, żeby było Was po prostu trudniej oszukać, żeby ten hodowca, handlarz, czy tam, gdzie będziecie kupowali, no, nie był w stanie Was oszukać, a potem też możecie łatwo to zweryfikować. Kwestia doświadczenia, też myślę, że osoby, które dopiero zaczynają, powinny sobie poradzić. Także na dzisiaj tyle. Mam nadzieję, że pomogłem tyle, ile mogłem. Tyle Wam, słuchajcie, naprawdę wystarczy. Nic więcej na ten temat, jeżeli chodzi o dziób, wiedzieć nie musicie. To jest istotne, żeby o tym pamiętać. Pamiętajcie o odpowiednim białku, wapniu dla drobiu, włóknach. To wszystko macie w zbożach. To wszystko macie w paszy pełnoporcjowej. W malutkich ilościach też możemy podać. Zaręczam, że to nie zmieni smaku i składu jajka. Trzymajcie się, moi drodzy. Do zobaczenia. Cześć.